Poniedziałek, 5 czerwca, dzień dobry. Już możemy zacząć odliczać czas do 60. Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki w Opolu. Już od ponad tygodnia trwa budowa scenografii. Od tygodnia zablokowany jest tutaj parking, jak co roku przy Toropolu. Od czwartku, czyli Bożego Ciała, będzie zablokowana również droga przejazdowa tutaj przy Toropolu w stronę Starki, więc w tym obrębie miasta będzie utrudniony ruch, a jednocześnie cały czas coś się dzieje, bo w Muzeum Polskiej Piosenki udostępniona jest niezwykła wystawa podsumowująca te 60 lat opolskich festiwali. A jak będzie festiwal wyglądał w tym roku? No, zaczyna się oczywiście 9 czerwca, czyli już w piątek, potrwa do 11 czerwca, a 9 czerwca o godzinie 20.15 pierwszy koncert Wielka Gala od Opola do Opola. O godzinie 22.30 tradycyjnie debiuty. 10 czerwca, czyli w sobotę, koncert premiery, a o godzinie 22 Czas Ołowiu, czyli sentymentalna, historyczna podróż muzyczna w wykonaniu największych gwiazd. W niedzielę natomiast o 11 czerwca koncert Cała Sala Śpiewa z Nami o godzinie 20.15. Będą to największe hity opolskiej publiczności, a na zakończenie o 21.35, ale to już było, jest i będzie, czyli 60. Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki w Opolu. To niezwykła impreza, niezwykły jubileusz, bo aż 60 lat Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki jest tutaj z nami, czy my jesteśmy z nim. Na tym festiwalu wychowywały się nasze mamy, nasze babcie i wychowujemy się i my, więc na pewno jest to duża sentymentalna podróż, duże wydarzenie kulturalne, więc wszystkich serdecznie zapraszamy, bo jeszcze można kupić bilety.